Jeżeli chodzi o galę, uważam, że była zajebista. Tylko jest jeden problem. Ej, kurwa, nie pamiętam. Ogólnie muszę sobie na nowo dzisiaj obejrzeć wszystko. Nie dlatego jej nie pamiętam, bo byłem pijany czy coś. Tylko ja po prostu byłem zajęty wszystkim, ale nie oglądaniem walk, no, rozmawiałem z ludźmi, chodziłem do baru, chodziłem zrobić siusiu. A jak szedłem siusiu, to widzowie podchodzili i tam zdjęcia chcieli sobie porobić, więc finalnie tak naprawdę przesiadywałem dużą część poza miejscem, gdzie mogłem walki oglądać. Nie pamiętam przebiegu większości walk, wiem tylko tyle, kto wygrał, to przegrał, ale jakoś super nie widziałem tego wszystkiego. No nie byłem najebany, byłem trochę wstawiony, już nie przesadzajcie. Z tego fejmu mi zapadła w głowie. Walkę Filipka widziałem całą, była bardzo bliska, była w ogóle bardzo dobra. Po pierwszej rundzie myślałem, że Filipek wygra. Miałem wrażenie, że delikatnie zdominował pierwszą rundę. Nie wiem, czy tak rzeczywiście było, tak z mojej perspektywy to wyglądało. Natomiast już w drugiej rundzie widziałem, że Karaś przejmuje inicjatywę. Jak była trzecia runda, no to już dało się z gołym okiem zauważyć, że Karaś jest w świetnej kondycji, a Filipkowi właśnie już brakuje sił. I już podczas tej trwania trzeciej rundy wiedziałem, że Filipek raczej to przegra, chyba że jakiś knockdown sobie znajdzie, który uda mu w punktacji prowadzić. Ale bardzo dobra walka, naprawdę obaj się zaprezentowali mega, mega dobrze. Zarówno Filipek, jak i Karaś. Patrz, to ja jestem jakimś czarnym koniem Betclicka, wydaje mi się. Bo co by nie mówić, to nikt się chyba nie spodziewał tego, że wygra z Fabiańskim też w pierwszej rundzie. Bo jak zobaczyłem, jak pierwszy raz Fabiański upada, byłem w szoku. Się zastanawiałem, o co chodzi, bo Fabiański tak, taką otoczkę miał wokół siebie gościa, który potrafi się dobrze bić. Jeszcze była jedna ciekawa rzecz, którą zauważyłem. Jestem ze mną Sebastian Fabiański. Nie wiem, czy to wychwycili ludzie, ale patrzcie, co jego trener mówi w trakcie. Ale nie, poczekaj! Kurwa, dostałeś w łeb i się nie musisz teraz i tam dalej nie wiem, co jest mówione. A widać, że Izu się chyba zirytował. Poczekaj, bo to nie o to chodzi. Mi się ogólnie osobiście wydaje, że ten Fabiański w gruncie rzeczy to jest bardzo wrażliwy gość, który próbuje przyjąć trochę taką maskę momentami i to jest dla niego zgubne. Nie wiem, no nie jestem psychologiem, ale tak po prostu po ludzku takie wrażenie odnoszę.